Klasa pana Henryckiego miała 64 kredki. Pod koniec roku zostało tylko 31 kredek. Ile kredek zużyli uczniowie? Mamy tutaj obrazek, który to pokazuje. Na początku roku widać tutaj 64 kredki, 6 dziesiątek i 4 jedności. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dziesiątek i 1, 2, 3, 4 jedności. Te wszystkie 64 kredki klasa miała na początku roku, a na koniec roku zostało tylko 31 kredek. 31 to 3 dziesiątki i 1 jedność. 1 dziesiątka, 2 dziesiątki, 3 dziesiątki i 1 jedność. No to ile zostało zużytych? Zatrzymajcie ten film i policzcie to najpierw sami. Dobra, zakładam, że policzyliście. Zróbmy to teraz wspólnie. Można to zrobić na parę sposobów. Gdybyśmy nie mieli tych rysunków, moglibyśmy powiedzieć tak. Ok, klasa rozpoczęła rok z 64 kredkami. Część z nich zużyła. Jeżeli mówimy o zużyciu i chcemy zapisać zużycie przy pomocy jakiegoś działania matematycznego, to ja bym był za odejmowaniem. Jeżeli jakieś kredki zostały zużyte, to odjąłbym jakąś liczbę od tego, co było na początku, od 64. Zaznaczmy to pustym miejscem, czyli 64 odjąć liczbę kredek, które zostały zużyte, musi być równe liczbie kredek, które zostały na koniec roku. To się równa tej resztce kredek, które przetrwały do końca roku. A treść zadania mówi nam, że do końca roku przetrwało 31 kredek. Zostało 31 kredek. Musimy teraz tylko wyznaczyć tę liczbę, która powinna być tutaj. Ile to jest to puste miejsce, tak żeby 64 odjąć to puste miejsce równało się 31. W tak zapisanym równaniu 64 odjąć puste miejsce równa się 31. Mogę zamienić miejscami 31 i puste miejsce. Oznacza to, że 64 odjąć 31 równa się puste miejsce. Jak to się dzieje, zapytacie, i jak to sobie wytłumaczyć? Wyobraźcie sobie 64 przedmioty. Jeżeli ten prostokąt przedstawia 64, jeżeli to jest 31, a to jest nasze puste miejsce, możemy też puste miejsce oznaczyć znakiem zapytania. Może tak będzie czytelniej. W sumie zamiast pustego miejsca możemy użyć dowolnego symbolu. No i wiemy, że 64 odjąć znak zapytania równa się 31. Albo 31 dodać znak zapytania równa się 64. Albo 64 odjąć 31 równa się znak zapytania. No i żeby obliczyć znak zapytania, wystarczy obliczyć, ile to jest 64 odjąć 31. I tak właśnie zrobimy. 64 odjąć 31 równa się najpierw jedności, 4 jedności odjąć 1 jedność równa się 3 jedności, 6 dziesiątek odjąć 3 dziesiątki równa się 3 dziesiątki, czyli nasze puste miejsce równa się 33. I można łatwo sprawdzić, czy to się rzeczywiście zgadza. 64 odjąć 33 równa się rzeczywiście 31. Albo 64 odjąć 31 równa się 33. I mamy odpowiedź. Uczniowie zużyli 33 kredki. Ale ponieważ ktoś wcześniej narysował dla nas ten śliczny obrazek, to do obliczeń możemy bezpośrednio wykorzystać obrazek i nie musimy odejmować pisemnie. W jaki sposób, zapytacie? To jest to, od czego wszystko się zaczęło. To jest nasze 64. 6 dziesiątek, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dziesiątek i 1, 2, 3, 4 jedności. Razem 64. A tu na koniec roku mają 31 kredek. Ile dziesiątek zostało zużytych, żeby z tego, co było na początku, skończyć tak jak tutaj? No to przyjrzyjmy się temu obrazkowi. Zostały tutaj 3 dziesiątki, na początku było 6 dziesiątek, czyli zużyliśmy jedną, drugą, trzecią dziesiątkę, zużyliśmy 3 dziesiątki. A ile zużyliśmy jedności? Tu na początku mieliśmy 4 jedności, a skończyliśmy z jedną jednością, czyli zużyliśmy 3 jedności. Jeżeli zabierzemy te 3 dziesiątki i te 3 jedności, to otrzymamy dokładnie to samo, co zostało pod koniec roku. Zużyliśmy 3 pudełka dziesięciokredkowe i 3 pojedyncze kredki. Ile to będzie razem? 3 dziesiątki dodać 3 jedności to się równa 33. No i gotowe.